Co ci się podobało najbardziej, Dawid? Czekaj, zerknę zaraz. Co dzisiaj mieliśmy? Na pewno filmy ze studia Munka. Jak zwykle, naprawdę standard. Wysoki poziom. Ale no i tak samo no, pełnometrażówka. Na pełnometrażówce, czyli na brzuszku bawiłem się naprawdę niesamowicie dobrze. Tak, brzuszek. Ciekawe, ile z Państwa osób widziało brzuszek, ale polecamy w razie czego, gdziekolwiek będzie jeszcze leciał i ktoś przegapił, to na pewno jest wart obejrzenia. I tak, z tego co jeszcze nie omawialiśmy, bo nie chcemy się za bardzo powtarzać, dlatego nie będziemy mówić, dlaczego brzuszek jest dobry i tak dalej. Jest dobry po prostu. Ale na przykład ten film o podrywie, o nauce podrywania kapitalna kobiet. Rzecz. Jak to się nazywało, tylko muszę sobie przypomnieć. To się nazywało 21 dni, czyli film, który pokazał nam, jak trzeba wykształcić w sobie ten upór i też jak działa psychika kobiet, żeby jakoś to podejść. Ja jako młody mężczyzna odnalazłem tam wiele jakichś takich porad, które gdzieś można wykorzystywać później, mimo że... W klubie festiwalowym na przykład. W klubie festiwalowym, dokładnie tak. Chociaż ja jestem zajęty. I... Nie no, film na pewno ma tą jedną zaletę, że wybór bohatera. Wybór bohatera był w tym filmie kluczowy i jeżeli byśmy trafili na osobę, która nie powodowałaby takiej sympatii w widzu, no to wtedy mogłoby położyć cały film, a jednak on sprawiał, że był takim sympatyczną postacią. Ale nie tyle, no. No dobra, przechodź. Nie tyle sympatyczny, moim zdaniem też sympatyczny, co najważniejsze w nim było to, że nie był jakiś urodziwy, nie był jakiś lotny, nie był piękny, a próbował. Kwestia urody to jest, wiesz, to już subiektywna opinia. To znaczy, wiesz, jeżeli ja miałbym tu bliznę na środku czoła, na głębokość pół centymetra, to nie wiem, czy ktoś nazywałby mnie atrakcyjnym facetem, tak przynajmniej z twarzy. Ale był sympatyczny, fakt. Dobra, i co nam się jeszcze podobało? Na pewno podobało nam się parę rzeczy, ale ja chciałbym pogadać o tym ostatnim filmie, który wszyscy tutaj widzieliśmy. Ja najchętniej w ogóle podszedłbym gdzieś na widownię i spytał, jaki ten film ma wydźwięk. I teraz czy ktoś chce powiedzieć, jaki ten film miał wydźwięk w założeniu? Jestem tego ciekaw. Ten ostatni film naturalnie o ludziach, którzy się zdradzali w imię nauki. W imię ewolucji. Nie ma takiej osoby, tylko ja się jaram takimi tematami. Tak, bo ty jesteś fascynatem tego typu rzeczy. Tu masz kilka teorii, które zostało poruszonych. Jest to na pewno temat kontrowersyjny, ponieważ na przykład przedstawiamy księdza w takim świetle no, dosyć kontrowersyjnym, który próbuje sprzedać polisę. No proszę cię. No to nie było kontrowersyjne? To znaczy... Że od razu jakby małżeństwo stara się rozbić, bo nie będą dobrymi katolikami według niego? To znaczy, cały ten świat przedstawiony w filmie jest odwrócony do góry nogami i ksiądz też jest inny niż zazwyczaj, ale ja odnajduję w nim postać jednak pozytywną, bo musimy sobie powiedzieć, że zdradzanie ludzi naokoło i podchodzenie tak luźno do tematu seksu nie jest nie tyle moralnie, to nie jest nawet kwestia moralna, tylko faktycznie gdybyśmy wszyscy, my jesteśmy tak skonstruowani jako ludzie, jako też zwierzęta, że przywiązujemy się bardzo często do tej jednej partnerki lub partnera i chcemy mimo wszystko utrzymywać to poczucie bezpieczeństwa i tak dalej, takie rzeczy. No a film, mi się wydaje przynajmniej, że to zrobił człowiek, który troszeczkę neguje teorię ewolucji jako taką i wiarę, nie tyle wiarę, co racjonalizowanie świata, bo ten film się kończy tak niby smutno, niby optymistycznie, w sensie kończy się tak, że jednak to życie pozagrobowe może istnieć, bo gdyby nie istniało, to byłoby bardzo smutne, że film się tak kończy takim pop. Tak się kończy życie. Ale z drugiej strony przedstawia to cały czas w sposób taki, że jednak próbuje nam sprzedać fakty takie biologiczne, że w tym momencie w twoim organizmie zachodzą takie konkretne przemiany. Ale wiesz, co tak zauważyłem pod koniec? Nie wiem, czy zauważyliście to samo, ale zostało rzucone słowo, że to jest iluzja. To jest wszystko w twojej głowie, czyli czerpiesz ze swojej wiedzy. Aż tu nagle główny bohater dowiaduje się o tym, o wiedzy swoich rodziców. To po pierwsze. Jeszcze dowiaduje się o tym, co może spotkać tam kogokolwiek gdzieś tam, więc to mi się wydaje błędem logicznym filmu. Ale to także mogła być iluzja.
To mogła być iluzja, fakt. To mogła być iluzja, okej. Okay. Chociaż wątpię, że tak sobie reżyser wymyślił. No nic, w każdym razie film jest bardzo ciekawy i bardzo cieszę się, że jednak te parę smaczków naukowych było, bo no ja jestem fascynatem ewolucji jako takiej i uważam jedynie, że ten wydźwięk jest taki no, przykry. Niestety. Ja jeszcze bym chciał dosłownie w kilku zdaniach poruszyć film pod tytułem Ojcze Nasz ze studia Munka. Masz. Ojcze Masz. No, bo on, okay. Wiesz, to dziecko, tak. Masz Ojcze Masz. Moim zdaniem kolejny film na tym festiwalu, który porusza tą tematykę takiego relacji rodzica z dzieckiem, ewentualnego rodzica z dzieckiem i moim zdaniem naprawdę kapitalnie zagrany przez Arkadiusza Jakubika. To tak, jest bo to jest świetny aktor. To jest jednak aktor, który w każdej swojej roli potrafi wykreować postać na ekranie i to było widać w gestykulacji, w sposobie mówienia, w tej ekspresji nawet podczas występu tak jakby tego bandu pangrokowego. To było widać po prostu, że to jest postać przygotowana od początku do końca. Tak i to jest największy walor tego filmu, bo tak to jest całkiem mądry film, który już został, to znaczy temat został opowiedziany na 100 sposobów przez kino gdzieś tam kiedyś, ale jest okej moim zdaniem. I a propos kontrowersji, a propos Boga jako takiego, to był jeszcze krótki metraż z młodą dziewczynką w roli głównej, czyli Hosanna. Tak, ja zapomniałem o tym filmie teraz, ten bo film tych filmów było troszeczkę, ale naprawdę, tu mamy 10-minutowy obraz, bardzo dowcipny, bardzo taki trafny w tych spostrzeżeniach właśnie osoby, która jest skrajnie religijna, z perspektywy dziecka przedstawiona. Naprawdę i bardzo oryginalny. I tutaj myślę, że już autor był bardziej po tej stronie dziecięcej, w sensie chciał zwrócić na to uwagę, że jeżeli podchodzimy do życia bez wcześniejszej indoktrynacji tak zwanej, ja nie chcę tutaj robić wywodu, ale to dziecko było takie, no, brało życie takie, jakie jest. I to też jest piękne, a wytykanie właśnie tego, że zachwyca się koralikami i tak dalej. I być może to miało być na zasadzie, że to dziecko nie pojmuje całej wartości w tym zawartej. I znaczy, tak to było. Wiesz, to było sprzedawane w taki sposób, jakby to było takie nagle trzeźwe spojrzenie na taką religię, tak jakby z perspektywy dziecka. Trzeźwe, oczywiście wiesz, no, z perspektywy dziecka, które powiedzmy nie rozumie takich rzeczy i bierze wszystko na swój własny rozsądek, tak? Tak, takie tabula rasa powiedzmy. I plusem tego filmu jest to, że on jest niejasny, że właśnie nie wiadomo, jaki był zamysł autorski. A w naturalnych wydaje mi się jednak, że to jest ukierunkowany film, jeśli chodzi o opcję światopoglądową. No i w porządku, każdy znajdzie coś dla siebie. Ważne, że parę fajnych faktów zostało podanych i wychodzimy z seansu teoretycznie mądrzejsi. Tak, także nie chciałbym przedłużać, bo zostało nas niewielu i jest godzina pewnie 11 coś. My musimy szykować się na jutrzejszy dzień. Pewnie dzisiaj jeszcze się pointegrujemy gdzieś tam i rano będzie ciężko ze wstawaniem. Ale gdybyście wy mieli siłę, żeby gdzieś tam nas dorwać, pogadać i pewnie napić się czegoś, to zapraszamy. Porozmawiać o Bogu i tak dalej, to na pewno będzie. Nie tylko tak. Czyli widzimy się w klubie festiwalowym Hola Lola. Hola Lola, czyli w tym momencie to już jest, kończymy drugi dzień jako festiwalu. Jako, że jest późna godzina, to wczoraj nasz kolega powiedział, że Hola Lola to tak naprawdę jest Hona Lola. Ale to jest tylko taki insider i nieliczni będą się z tego śmiali.